Twoi aniołowie stróżowie mają dla Ciebie specjalną wiadomość o kimś, kto znacząco wszedł w Twoje życie. Imię tej osoby ciągle pojawia się w Twojej codzienności, zastanawiając Cię, dlaczego jest tak cenione przez innych. Może, nie zdając sobie z tego sprawy, ktoś próbuje dowiedzieć się, co czyni Cię wyjątkowym. Twoje reakcje na nią sprawiły, że była zaskoczona. Nigdy nie spotkała kogoś tak szanowanego w swoim kręgu społecznym jak Ty. Podziw to intrygujące słowo, prawda? Zazwyczaj kojarzymy je z wielkimi dokonaniami lub widocznymi osiągnięciami, ale jeśli przyjrzeć się bliżej, podziw może wynikać z drobnych gestów, które często są ignorowane. Może się objawiać w subtelnych komplementach, w uwadze, którą poświęcasz, gdy ktoś dzieli się czymś, lub w Twojej zdolności dostrzegania, kiedy ktoś potrzebuje być wysłuchany. Twoje cechy nie są nachalne, ujawniają się stopniowo, ale pozostawiają trwałe wrażenie na ludziach, których spotykasz. Uosabiasz powiedzenie, że spokojne wody płyną głęboko. Gdziekolwiek idziesz, Twoje imię jest wymawiane z szacunkiem, a wszyscy chcą zrozumieć dlaczego. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad mocą swojego imienia? W wielu kulturach imię to coś więcej niż litery, odzwierciedla istotę duszy. Twoje imię przekracza etykietę, staje się symbolem Twojego charakteru i wartości. Nie chodzi tylko o plotki, ale o wpływ, jaki ma Twoje imię. Skłania to do zastanowienia się nad wibracją, jaką emituje Twoje imię, może to uśmiech. Może ono wciąż rozbrzmiewa w miejscach długo po tym, jak odeszłeś, pozostawiając ślad, który ludzie pragną odkryć. Ta osoba nie żywi wobec Ciebie negatywnych uczuć. Jej pierwsze wrażenie było pozytywne. Jednak nadal nie rozgryzła, dlaczego jesteś tak szanowany. Najważniejsze interakcje nie zawsze są wielkie. Często to subtelne chwile, takie jak uśmiech. Podziękowanie czy życzliwy gest mają największy wpływ. To subtelne formy połączenia, które opanowałeś. Te gesty mogą wydawać się małe, ale to nasiona podziwu, które sadzisz. Nie trzeba być głośno nadzwyczajnym, aby być zauważonym. Jesteś jak dobrze napisana książka, w której prawdziwa istota nie leży w streszczeniu, ale w szczegółach, które wymagają uwagi, aby je w pełni docenić. Jednak ta osoba szukała odpowiedzi w złym miejscu. Wierzyła, że szacunek płynie z wielkich dokonań lub namacalnych osiągnięć, ale Ty pokazałeś, że szacunek pochodzi z charakteru, a nie tylko z działań. Czy czułeś kiedyś presję społeczeństwa mówiącą, co powinno być cenione? Wielu z nas doświadczyło tej presji. Często mówi się nam, że wartość jest nierozerwalnie związana z tytułami lub materialnymi osiągnięciami, ale Ty przekroczyłeś ten paradygmat. Twoja wartość pochodzi z Twojego charakteru, a nie z listy osiągnięć. Chociaż namacalne osiągnięcia są godne pochwały, nie są jedyną miarą szacunku. Prawdziwa istota osoby tkwi w tym, jak traktuje innych z współczuciem i uczciwością. Twoje działania pokazują głębokie zrozumienie ludzkości, a to przyciąga ludzi do Ciebie. To naprawdę jest godne uwagi, prawda? Głębokie zrozumienie ludzkości, wykraczające poza powierzchowne pozory. Twoje działania są jak fale na jeziorze, subtelne, ale o szerokim zasięgu. Pozwól mi pochwalić Twoją empatię i zrozumienie. To jedno, żeby czuć empatię wobec innych, a co innego, żeby naprawdę postawić się na ich miejscu. To głębokie zrozumienie sprawia, że Twoje interakcje są wyjątkowe. Ta osoba musi zrozumieć prawdziwe znaczenie szacunku, a Ty jesteś doskonałym przykładem.
kontynuuj bycie autentycznym, bo to Twoja autentyczność inspiruje i pozostawia trwały ślad. Czy czułeś kiedyś niewidzialną siłę prowadzącą Cię w trudnych chwilach? Twoi niebiańscy opiekunowie są zawsze obecni, wspierając i oświetlając Twoją drogę. Są tutaj, aby potwierdzić, jak wspaniały już jesteś. Gdy wątpliwości będą Cię dręczyć, pamiętaj, że jesteś prowadzony i kochany. Twoi opiekunowie chcą, abyś pozostał wierny sobie, bo już jesteś niesamowity. Z czasem ta osoba zrozumie, że prawdziwy szacunek płynie z serca i szczerych działań. Dzięki Tobie zrozumie, że szacunek zdobywa się przez współczucie i autentyczność. Twoja autentyczność jest Twoim największym atutem, a przyjmując ją, inspirujesz innych do tego samego. To piękny cykl wzmacniania pozytywnego. Twoja historia służy jako przewodnik dla tych, którzy wierzą, że szacunek można zdobyć tylko przez wielkie dokonania. Dzięki Tobie ta osoba zrozumie, że szacunek zaczyna się od wewnątrz. Kończymy modlitwą. Niech te słowa dotkną Twojego serca, ujawniając cichą siłę, która w Tobie mieszka. Niech Twoja droga będzie oświetlona Twoją szczerym dobrocią, a Ty będziesz wpływać na życie w nieoczekiwany sposób. W chwilach niepewności wiedz, że Twoi opiekunowie są zawsze przy Tobie, wspierając Cię. Amen. Poświęć chwilę na zastanowienie się nad tymi słowami. Pamiętaj, że autentyczne życie zawsze będzie wynagradzane. Mam nadzieję, że każde słowo głęboko dotknęło Twoje serce, dostarczając inspiracji i pocieszenia przez nasze przesłania miłości i nadziei. Zawsze pamiętaj, że nie jesteś sam na tej drodze i że jest wyższa siła opiekująca się Tobą na każdym kroku. Czy wiedziałeś, że możesz teraz zobaczyć obraz swojej prawdziwej bratniej duszy? Może to być ktoś, kogo już znasz, lub ktoś, kogo jeszcze nie spotkałeś. Link w opisie przeniesie Cię do objawienia Twojej bratniej duszy. Ważna wiadomość czeka na Ciebie w następnym filmie. Niech Bóg i Wszechświat nadal Cię chronią w chwilach pokoju, wiary i pocieszenia. Amen.